Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Ruined King. Okej, mamy iść do Miss Fortuny, żeby się z nią spotkać. Czyli mamy iść... No, sobie właśnie idziemy. Przystanie, blokada, gruta góry, falochrony, latarnia... Tutaj. Czyli w dół... W lewo. Let's go w takim razie. Jeszcze na razie będziemy lecieli cały czas z fabułą, a potem ewentualnie, jak będą jakieś fajne poboczniaki do wzięcia, to po eksplorowaniu. Plus jestem zdania, że eksplorowanie takiej gry nie ma zbytnio sensu, dokładniejsze, dopóki nie... dopóki cały nasz team się tutaj nie zbierze. Na razie będziemy mieli połowę teamu, czyli brakuje jeszcze Ari, Yasuo i Pajka. Dobra, gadać nie ma co, bo ja już nie miałem nic ciekawego do powiedzenia. No, czyżby walka? Nie jesteś z haków, co? Nie powinno cię tu być. Wasza załoga ma inne sposoby na wejście do środka. Jeśli nas nie przypuścisz, będziesz mieć kłopoty. Stawiamy się, co? Żaden problem. Nauczyłem się to tolerować. Mężczyzna wyciąga nóż na sygnał, on i jego chłopak zaczynają się zbliżać, nie kręcąc swoich zamiarów. Witajcie, krusz! Szanse na krytę. Dzikie karty. W przypadku braku zagrożeń bądź darów na początku walki, obszar dzikich kart paska inicjatywy zostanie wybrany losowo. Tak jak w przypadku zagrożeń i darów, wojownicy znajdujący się w obrębie danego obszaru zostaną obrani za cel, a gdy obszar dotrze na sam początek paska, zostaną na nich założone efekty tego obszaru. Dzikie karty przynoszą korzyści wszystkim wojownikom, również wrogom. Na szczęście jest kilku bohaterów, takich jak Braum, którzy mogą, używając umiejętności, odepchnąć innych wojowników na pasku inicjatywy do tyłu i umieścić ich w obrębie lub poza obrębem obszaru dzikiej karty. Każda walka to nowe wyzwanie możliwości, wykorzystaj je! Dobra. Poddaj się! Co?! Jaki brenę chybiłem?! Dobra, wstrząsające uderzenie... Drona... Złomność. Wstrząsające uderzenie. Dobra, kolejne natychmiastowego. No to... nie to ominie. Alei, no to już może być. Dobra, podleczmy się w takim razie. Teraz przyzywam ruch! Okej. Niezłomność, czy dalej? Może dalej. Okej, też co daje ten wstrząs? Czy osiągnie... Co? 12 ładunków?! Daje obrażenia magiczne, składane z... Okej. Że co? 12 ładunków? Okej. Kacel do tyłu. Stan za mną. Tutaj zadokona wszystkie czyli tarcze. Tutaj zadaje obrażenia wszystkim. O proszę, czyli to jest R-ka od Brauma. Ale to nie jest jako R-ka tutaj. Ciekawe. Zająca mróz czy skok? Niech będzie skok w takim razie. Okej. Maska. No, jak ja spodobałem! Podoba się? Okej,
jakoś unika, no niech mi ktoś to powie, bo ja tego nie rozumiem. Nie mam całego dnia! Ja na ciebie też. Dobra, to walnijmy w tego w takim razie. Dobra, teraz wstrząsające uderzenie. No, jak pudło! Ach, o Jezus, tu jest napis! Jezu, ja jestem ślepy! Dobra, czekaj. Sophie, aleja. Sroga lekcja, aleja szybkości. No, tego już nie uniknie. Gotowi? Dopiero się rozgrzewam! Kurde, on dostał niestety. Też. Dobra. Niezłomność. Oj, ma dodatkową turę! Pięknie! Okej, okay, przeładowanie czy obrona? Obrona. Okej, okay, uderzenie macką. A tak, to jest... Będą o tobie mówić! To jest zwykły cios, więc to się nie liczy jako... ten. To jest co? A, kosztuje... Nie no, kosztuje mana, ale ikonka jakby przeładowanie było. A nie, czekaj, to nie, to jest tylko troszkę, to jest atak, a to jest do obrony, dobra. Tak się zobaczmy. Walczy! Nie? Wow, cicho nie. Okej, no to co, w takim razie... Lecznicza mgła. Aleja mocy. Czy ile by mnie to kosztowało w sumie? No dobra, nie ma. Ha! Ze mną nie ma szans! Okej. Okay. Podbij sobie obronę. On jeszcze powinien teraz rozwalić. Garym. Bogini nas prowadzi. No i dobra. Mogłem to poprawnie zrobić o wiele, wiele szybciej, no ale... No nie pomyślałem. Okej, okay, prowokacja ściana macek i uderzenie macką drugi level mają. Spoko. Zaraz to sprawdzimy od razu. Ubra mamy dwa punkty do wydania, to trzeba będzie sprawdzić. Tak, on tutaj nie ma. Zobaczmy. Mam jeden punkt tylko do wydania. Chyba. Czy to jest w obu? Nie wiem, jest pozostałe punkty ulepszeń 1 na 3. Czekaj, jak usunę to. Tak, są 2 na 3, dobra. To zobaczmy. Prowokuje na dwie tury, 25% szans na przywołanie maski, gdy zostanie trafiona. Aha, i upgrade jest, że zadaje atakującym 2 punkty obrażeń przy trafieniu, albo 50% szans na przywołanie maski. No, takie sobie trochę. Ściana macek, tutaj. Zwiększa redukcję o dodatkowe 10%, czyli... Aha, to jest takie osobne, a tutaj obrażeń magicznych, drugi level. 2%, 2 punkty za każdą mackę, przywraca za każdą mackę, gdy ilość zostanie trafiona. No, to by było lepsze. Dobra, tutaj, co mamy? Leczy się o 30% zadanych obrażeń, albo jeśli cel został spowolniony lub przeszyty, otrzymuje dodatkowe obrażenia. Nie, 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 leczonko, leczonko. To może być dobre, bo to jest teraz, tak naprawdę to jest po prostu kuila ojki z gry. Czyli właśnie grzmotnięcie i leczenie przy okazji.
Tutaj zobaczmy. Wydłuża czas rzucania do długiego, ale zwiększa leczenie do 98 punktów. I ma 50% szans na stworzenie macki. Okej, to jest nawet spoko. Sroga lekcja. Zużywa macka, ale zadać dodatkowo 13 obrażeń. Zmniejsza kosztmany o 32%. Okej, może być niezłe. Tutaj mgła, co ma? Zmniejsza kosztmany o 50% albo przywraca każdemu celowi dodatkowo 5 punktów zdrowia. Nie, myślę, że zmniejszenie kosztmany będzie lepsze. Tutaj póki co nie ma co robić, ale jeszcze Braum. Jeszcze co ma Braum? Tutaj przy detonacji zadaje dodatkowo zadaje więcej obrażeń. Tyle lub tyle odporne na ogłuszenie. Zwiększa czas trwania ogłuszenia z krótkiego do średniego. Okej, dobra, myślę, że może zostać, bo to jest pasywka, więc warto to zawsze ulepszać. Tutaj pierwszemu atakującemu po prowokacji dodaje obrażenia. Tutaj generuje jeden punkt przeładowania za każdy sprowokowany atak. O, to może być dobre. No i dobra, a co jest tutaj? Zmniejsza otrzymywane o 6% w czasie rzucenia umiejętności. A, te fizyczne albo magiczne dodatkowo. Skok, zadaje dodatkowo 3 punkty obrażeń. Nakłada na każdego wroga 3 ładunki wstrząsu. To by było dobre. Dobra, to w takim razie na razie zabieramy ten punkt i dajemy to tutaj. To może naprawdę świetne. Jest dobrze. Upgrade'owane, typy pokonani, no to my lecimy sobie tutaj do windy na górę. Już prawie 15 minut minęło, kiedy? Droga do posiadłości Fortune prowadzi tymi schodami. Okej. Flotowe ulice. Zobaczmy. Musimy iść tutaj. Ciekawe. Jasny gwint, ale sporo. Tutaj naprawdę sporo jest miejscówek. Tutaj kolejny fragment, ale nie, to myślę, że będziemy na jakimś odcinku pobocznym, może będziemy zbierali te rzeczy. Nie, chciałem kół wciskać. Tutaj. Zbierać te rzeczy. No dobra, lecimy dalej. Drona przecinka, ale to na szczęście będzie świetne. Targowisko w slumsach. Jak wygląda mapka? Tutaj. Posiadłość Fortune jest tu. Proszę, doki rzezi od razu są w tę stronę. Okej, czyli cały czas prosto muszę po prostu iść. Spoko. Oho, kolejna walka. Widzimy tutaj za pasmo górskie, tyle że złodzi i domów. Rozciąga się wszędzie, gdzie wzrokiem sięgnąć. Trochę się trzeba przyzwyczaić. Ale można tu się poczuć jak w domu, tak jak wszędzie. Okej, czyli gadka. Do posiadłości Sary Fortune należy wjechać windą. Ale najpierw sprawdźmy kilka towarów na tym targowisku. Ledwie liznęliście niebezpieczeństwa, jakie czyhają się w Bilgewater. Teraz pora się zaopatrzyć, byście byli gotowi na to, co was jeszcze czeka. Okej. Ale faktycznie muszę coś kupić, czy to jest tylko tak powiedziane? Nie, nie muszę. Okej. A i w ogóle, kurde, ja też jestem idiotą. Ogarnąłem, że... to przecież nie jest posążek, tylko to jest... tarcza, jest napisane, tarcza stworzona na podobieństwo Poro. I to jest tarcza właśnie dla Brauma. No, zamiast tego kadłubu wraku. No i to widać, że jest o wiele, wiele gorsze. No poza fizyczną bronią to ma lepsze, ale zostaniemy przy tej tarczy, którą daliśmy właśnie Braumowi. Zobaczmy, jak ona wygląda. No, o wiele, wiele lepiej. Wczoraj pływały z brodatą damą, dziś mogą... gorszy ten talerze jakoś, tak? Beczułka, dobra. Czekaj, co jest tutaj obok? Nie wiadomo, ale nie będziemy teraz tego sprawdzać. To jest fajne, że mogę w każdym momencie tak naprawdę zmienić tę postać. Dobra. Cały czas prosto. I w końcu dotrzemy do posiadłości.
Okej, nie sądzisz, że to będzie walka. Witajcie, kruszywki! Dzika karta leczenia. To musiałbym użyć tego leczenia, ewentualnie po drugiej lekcji, ale i szybkości. Dobra, niech będzie. Może jesteście godni. No nie jestem przekonany. Okej, co my tu mamy? Kąsający mróz. No, niezależnie co zrobię, to nie dostanę się do tego leczenia. A szkoda. Dobra, to jest takie ważne, to jest koniec walki. Chociaż w sumie, jakbym mógł, to bym tego brał. Nie wiesz, co to siła. Jestem ci bardzo wdzięczny. Wskoczyło. No i brama skończy. Dopiero się rozkręcałam. Spoko. I tak najlepszą metodą leczenia poza walką nie jest łykanie tych wszystkich eliksirów i tak dalej, tylko... O, pięknie. Skok na Sephiroth, kolejny fragment story, czy tam fabuły. Zdobyty. Ha! Trafiło, dobra. Ruch jest wszystkim. Zwiększenie szybkości. Swoim heroicznym skokiem. No jeszcze podleczyć może w nas wszystko. Nie, to jest pobrał mnie. O, to będzie tutaj. Ale ja mocy jeszcze jest przed Braumem, tak więc świetnie. Czym jeszcze spróbuję? A nie, to tylko siebie leczy, dobra. Wezmę was na rogi! A no, bo to nie było to drugie, co pierwsze. Cyk! Życie to słodycz owocu i radość z walki. Z bitwy lepiej brzmi. Dobra. Ogarnięte. Co tu się takiego świeci? Chloe, czy twoja bogini poddaje zwierzęta próbom? Czy moja... Nie. Nie, naga Kaburossa tego nie robi. A, szkoda. Braum zna kilka dobrych helnuków. Okej. Trochę dziwne pytanie.
Dobra. Dobra, i teraz musimy iść tutaj, czyli do góry. No dobra, cały czas po prostu w górę muszę iść, tak krótko. Fortune zamordowana ma kapitana, nie możemy jej tego odpuścić. Splądrujmy to miejsce i dajmy jej nauczkę. Za kilka chwil staniemy się najbogatszymi ludźmi w Bilgewater. Ale musimy się podzielić równo, bo tego właśnie życzyłby sobie kapitan Thorn. Oj, byłoby zamknąć mordę, naprawdę, panowie. Wygląda na to, że mamy widownię. Chcą złoto dla siebie, ale ono należy do załogi kapitana Thorna. Człowieku. Nigdy nie przestaniemy. Czego ty oczekujesz? Bardzo wiem, co to miało mu dać, ale dobra. Także okej, no gotowość na atak, ale jakby... Nie wygląda ani na gotowość, ani na nic. Pokrywał się po brzuchu, ty. Wezmę was na rogi! Przeładowanie. To on dostał, niestety. Okej, tak, to się niestety liczy. Tylko takowa aleja. Dobra, no to aleja mocy w takim razie. O, jak się ładnie jeszcze wrzucimy. Bonus. Mam tego więcej. Skurczę, zmuszył mi Brauma. Nieładnie. To jeszcze raz w takim razie, aleja mocy. Przepadnij! Jak brak celu! I leci? To tylko dreśnięcie! Dobra, ile ma tych wstrząsów już nałożonych? Chyba mu akurat zeszło, no ale to jest tak nieważne, bo nie mam co mu zrobić. Moja tarcza nieco mi ciąży. Bram tam dostaje trochę do ochrony. To niech sobie ją sam jeszcze podbije do ochrony. A nie, to jest podbicie obrona, nie tarcza. Gorzej. Dobra, 65 plus macki. 53, 77. Nie no, nie no, dobra, myślę, że akurat to powinno już rozwalić. Przecież nie, to nie, tego nie rozwali. Dobra, to nie. Wszystkich nie, leczy cel, ale ja mocno. Przyzywam matkę węży! No i pięknie jeszcze macka sobie wskoczyła. Morda! Dobra. Czy teraz widać te ładunki? Tak, ma 5 z 12. Okej. To co, jeszcze leczenie? Myślę, że tak. Wszystkich, ale... Cisza mocy. Przed burzą! Pomóżcie mi wstać! Chcę dalej walczyć! Nie no, nie wierzę. Serio? Co za cholerny gnój! Dobra, rzekam. Czy to wszystko? Szkoda mi tej walki teraz było, naprawdę. Bo to dało się na spokojnie zrobić bez takiej głupiej straty zdrowia. Oczekiwaliśmy waszego najścia. Miss Fortune kazała mi mieć oko na was oko, Illaoi, prawda? Mu
Możecie iść, spotka się z wami w środku. Jedźcie tą winą, kieruj się bezpośrednio do salonu, żadnego rozglądania się. Jesteście już gotowi? Tak. Okej. Okay. A i co, teraz nas przenieście bezpośrednio, tak? Czy jednak mam iść? Idźcie bezpośrednio do salonu. Nie, muszę iść z buta. Dobra. Ale tak czy siak mam o tyle ułatwienia, że pewnie jak będę chciał iść gdzieś dalej, to mnie po prostu wyrzuci. Ale ja zamierzam iść dalej z fabułą. Pomyślał trochę bardziej, to może by dzisiaj troszeczkę pochodził. Okej, okay. Tutaj chyba skarpi, tak? Tak jest. Dobra, teraz idziemy tutaj. Okej, okay, po schodach. Dobra, i to już mamy wszystko znajome. No i do kajuty kapitańskiej. Kurde, trzeba jakiś odpoczynek, żeby za darmo się podleczyć. W sensie, nie spodziewam się zaraz walki, ale może tak w razie W... Może lepiej się podleczmy. Eliksir grupowego oczyszczenia. Średni eliksir zdrowia. Wzmocniony mniejszy eliksir zdrowia. No, to weźmy. Dla Ilaoi. Wzmocniony mniejszy dla Brauma. Dobra. A to jakiś mniejszy mam? Mniejszy grupowego uzdrowienia. Całej grupy przydatne zdrowie. O, to jeszcze weźmy dla Iloi. Dobra. Let's go. O, i cutscenka chyba się szykuje. Znaczy... Scenka jak scenka, no ale wiecie o co chodzi. Co za wspaniały dom! Niczym pałac! Tylko co tu się stało? Jakieś zło nawiedziło to miejsce. Czujesz to? Zastój i zgnilizna. Ilaoi, Kopelat. Zaczynałam już myśleć, że mnie unikasz. Byłam zajęta utrzymywaniem harmonii między Buru i ludźmi z twojego miasta. Może nie zauważyłaś tego ze swojego tronu? Po co te złośliwości? Bilgewater zmieniło się, odkąd przejęłam kontrolę. Przyznaję, nie zawsze na lepsze. Może żywisz urazę za to, że zabiłam Gangplanka? Wiem, że coś was kiedyś łączyło. Ale minęło dużo czasu i mam nadzieję, że widzisz, jak pewne sprawy musiały się potoczyć. Porozmawiajmy. Nie chcę być z tobą zwaśniona. Nie jestem ślepa, Sara. Wiem, że nie wezwałaś mnie tutaj, byśmy się dogadały. Stało się tu coś strasznego. Ktoś was zaatakował. Nie ktoś, a istoty mgły wyrżnęły moich ludzi. Poprzednio miasto opanowała czarna mgła, ale teraz to ja byłam celem ataku. Nie wyglądasz na zdziwioną. Bogini obdarzyła mnie wizją. Czarna mgła zbiera się nad wyspami cienia i rośnie w siłę. Powoli otacza cały świat. Wizja? Nie mam czasu na zagadki twojej bogini, Ilaoi. Istoty mgły zaatakowały moją pilnie strzeżoną siedzibę. Zabiły dziesiątki najlepszych ludzi. Rafen niemal zginął. Nie lekceważ mnie, Ilaoi. Zrobię wszystko, by coś takiego nigdy się nie powtórzyło. Braum także walczył z mgłą. Przepraszam, a ten to kto? Oto ja, Braum z Freljordu. Silny i głupi. Ilaoi, ty to masz gust. Braum pojawił się na brzegu tego ranka. Czarna mgła zaatakowała go na morzu w pobliżu Wysp Cienia. Ale to co innego. Lata temu zatrzymaliśmy Harrowing w Szarej Zatoce. Myśleliśmy, że niebezpieczeństwo minęło. Ale może się myliliśmy.
My? To ty zwierz się przywódczynią Bilgewater. Czemu szukasz u mnie pomocy? Chyba wyraziłam się jasno. Zrobię wszystko, by ocalić moje miasto i moją załogę. Będę przywódczynią, jakiej Bilgewater potrzebuje. Ale do tego potrzebuję twojej pomocy, do diabła. Sama nie pójdę zbadać Szarej Zatoki. Muszę zająć się rannymi i zabezpieczyć miasto. Udam się do Szarej Zatoki. Powinnością zwiastunki prawdy jest walka z czarną mgłą. Wierzę, że to bogini wysłała mnie na tę misję. Nie robię tego, by ci pomóc. Jak sobie chcesz. I tak będę ci wdzięczna. Jeśli ty albo twój przystojny kumpel się czegoś dowiecie, to wiecie, jak mnie znaleźć. Okej, czyli Fortunka nie idzie z nami. Przystojny? Ta młoda dama ma ducha. Uważaj. Sara jeszcze nie zdecydowała, czy Bilgewater potrzeba rozjemcy, czy żelaznej pięści. Póki co jej sprawiedliwość zawsze cuchnie prochem i krwią. To zaiste intrygujące. Pójdziemy do Szarej Zatoki. Jeśli czarna mgła wróciła, wygnam ją znowu, tak jak wcześniej. Okej. Tymczasem w Szarej Zatoce. Co robimy w Szarej Zatoce? To przeklęte miejsce. Nie powinniśmy się tu szwendać. Malik miał ponoć spotkanie z Gangplankiem. Chyba jego truchłem. Fortune spaliła go żywcem na jego własnym statku. Każdy to wie. A nas czeka pewnie gorszy los. Szara Zatoka to ciekawe miejsce. Zmarli czasem tu wracają. Ciekawe, czy ty też? Odpuść dzieciakowi, Gangplank. Jednak trochę cię nie było. A przecież potrzeba ci ludzi. Ludzie nie przywrócą mi miasta. Fortune przeżyła. Te stwory, które wysłałeś, tylko ją rozjuszyły. Stała się bardziej niebezpieczna. To tylko przedsmak moich możliwości. Masz to, o co prosiłem? Mam wszystko. Ale po co ci te stare śmieci? Nie masz pojęcia, na co patrzysz. Te artefakty Buru to klucze do mojego królestwa. Jak chcesz. Będziemy mieli szczęście, jeśli dożyjemy do twojego planu. Spokojnie. Wszystko niemal gotowe. Gdy wrócę, będę kontrolować czarną mgłę. Odbierzemy moje miasto, kapitan Fortune. Mgła rozróżni wroga od sojusznika? Nie będzie musiała. Noś to na szyi. Każ swoim być blisko. Nie róbcie niczego głupiego, a mgły Szarej Zatoki zostawią was w spokoju. Ej, jeśli tam wracasz, przyda ci się to bardziej niż mnie. Ha, już nie. Danina dla brodatej damy. Na wszelki wypadek. Bilgewater należy do mnie, żywe lub martwe. To moje przeznaczenie. Ale jeśli mam kiedyś ponownie zasiąść na jego tronie, to mój sojusznik musi dotrzymać swojej części umowy. Okej, gwoli wyjaśnienia. Daninę gościu rzucił, że przypadkiem Nautilus GPK na morzu nie wciągnął w głębiny. A więc to jest Bilgewater. Już widzę, czemu wynajęłaś ochroniarza. W ogóle nie przypomina Joni, ale pełno tu kolorów. W powietrzu aż czuć sól, wszystko pokrywa morska piana. To nie piana. Uważaj, gdzie stąpasz. Nieważne, co cię tu sprowadza. Załatw to szybko. Bez obaw. Mój kontakt łatwo da się znaleźć. Twój kontakt? A kto to? Kupiec. Dowiesz się więcej w odpowiednim czasie.
Wolę wiedzieć, w co się pakuje. Poza tym nie mogę cię chronić, jeśli nie mówisz mi podstawowych rzeczy, na przykład tego, kim jesteś i dokąd zmierzamy. Zdajesz się spięty. Uciekasz przed kimś? Chciałeś prędko opuścić Jonię, gdy się spotkaliśmy. Słuchaj, zdradź mi swoją tożsamość, a może powiem ci, dlaczego opuściłem naszą ojczyznę. Nie musisz wiedzieć nic więcej, najemniku. Zapłaciłam ci z góry, ale jeśli chcesz, możemy się tu rozejść. Masz przynajmniej jakieś imię? No tak, chodźmy. No, Ari jest dość tajemnicze dla Yasuo, widzę. Ej, ty! Jesteś kupcem, który handluje wastajańskimi artefaktami? Ciszej no trochę! To bardzo delikatna sprawa! Zainteresowana kupnem? Skoro wiesz o wastajańskich artefaktach, to musisz być kolekcjonerką. Ponoć sprzedajesz kamienie słoneczne plemienia Vesani. Gdy tylko mogę. Ci wastajowie dawno powymierali. Ich kamienie słoneczne są bardzo rzadkie, ale ostatnio jeden sprzedałem. Kto był kupcem? Niestety imienia nie zdradzę. Poufność klienta te sprawy. Powiedz jej. Tak będzie lepiej dla nas obu. Spokojnie, nie uciekajmy się do przemocy. Twój klient nie obrazi się, jak mi powiesz. Klient? Mężczyzna imieniem Malik? Z hardych haków? On mówił, że wybiera się do Szarej Zatoki. Szara Zatoka, to niedaleko? To przeklęte miejsce! Tylko szaleńcy tam łażą! Czym jest hardy hak? Stara załoga Gangplanka. Samej Sary Fortune się nawet nie boją. Nie chcesz im zaleźć za skórę? Ja zresztą też nie. Zostawcie mnie! Szukasz starożytnego reliktu. Mogłaś mi o tym powiedzieć. Dowiedziałeś się w odpowiednim czasie. Tak jak mówiłam. Nocą te ulice są niebezpieczne. Znajdźmy miejsce na nocleg. Okej. E od Ari też widzę pokazane, tak samo jak na cutscence od Illaoi. O, chcecie pokój na godziny, czy... Dwa pokoje, na jedną noc. Na pewno? Zamknij mordę i daj mi te pokoje. Jeden wystarczy. Nokciańska moneta? Tutaj takich nie przyjmujemy! Tylko srebrne węże, bez wyjątku! Słuchaj, to jest wszystko, co mamy. Co mnie to obchodzi? Zabierajcie swoją walutę gdzie indziej. Na pewno? Przyjrzyj się lepiej. Rzadka moneta! Jaka piękna! Możecie wybrać sobie pokój. I napitek dla mojego przyjaciela. Oczywiście, oczywiście! Rozgośćcie się. Dzięki. Jakby, jaką ma spinę z tymi wężami? Okej, czaję, ale nie mają jakiegoś kantora? Dobry z ciebie ochroniarz. Ty chyba nie potrzebujesz ochroniarza. Co to była za sztuczka? Sztuczka? To, co zrobiłaś z kupcem i karczmarzem. Nie pogrywaj ze mną. Jakie to ma znaczenie? Dzięki moim zdolnościom mamy wszystko. Ale ja jestem człowiekiem, a ty? Wastajanką. Wiedziałam, że dłużej nie dam rady tego ukrywać. Spotkałem różnych wastajańskich wojowników. Z piórami, futrem, ale nigdy kogoś z twoimi zdolnościami. Jestem ostatnią z plemienia Vesani. I raczej rzadko przebywam z ludźmi. Odkąd weszliśmy na statek w Ionii,
Od setek lat nie żyłam tak długo wśród ludzi. Dla takich jak ty, 100 lat to chwila. Cóż, wydaje się dłuższa, kiedy jesteś sam. Słuchaj, może i jesteś wastajanką, a twoja magia jest potężna, ale złożyłem obietnicę. Jestem tu, by ci pomóc. Jeśli mogę cię jakoś ochronić, możesz na mnie liczyć. Ale musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Wyczuwam ból kryjący się za tymi słowami. Coś ciąży ci na sercu. Potrzebujesz tej roboty bardziej niż sądziłam. Czy to kolejna z twoich zdolności? Jeden z wielu. Mam na imię Jasło. Możesz mi mówić Ari. Kiedy jesteś sam, 100 lat wydaje się trwać dłużej. Żaden kwiat nie może równać się z twym pięknem. Zostaw mnie, proszę. Nie mogę zapanować nad moją magią. Nie dbam o to. Jestem tylko twój. Czym ja jestem? Potworem. To jest pytanie jej kochanek, czy tam tej miłość, którą przypadkiem zabiła? Ten ziomek, którego tak jakby wyssała. Tracę panowanie. Muszę się posilić. Nie powinnam była podróżować z Yasuo. Od dawna nie żyłam wśród ludzi. Jego uczucia, wspomnienia. Jeśli się nie powstrzymam, pochłonę je. Bezpieczniej będzie, jeśli zrobię to sama. Zresztą i tak zamierzałam go zostawić. Tajemnice, których szukam, są tylko dla mnie. No, takie krótkie wyjaśnienie zdolności. Oho, ale Yasuo się obudzi. Zauważy jej brat. Poszła. Do Szarej Zatoki sama? Cholera. Powiedziałem coś nie tak? Jeśli ruszę teraz, może jeszcze ją znajdę. Nie mogę znów zawieść. Pozwolić, by zginęła. Okej, czyli... wątki się zazębiają. W sensie, wątpię, że Ari spotkamy najpierw. Pewnie najpierw będzie Yasuo, bo Ari wyszła... Nie będę się doszedł z zatoki, musimy tylko minąć tę blokadę. Kolejni bohaterowie, których chcą sobie sławić w Szarej Zatoce? Ha, powodzenia. Trzymajcie kciuki, potrzebujemy jedynie przewodnictwa na Gokej Burossy. Tutaj to jest trochę jednak miejsce, ale dobra. Jeśli myślicie o tym poważnie, przyda się wam sprzęt. Mogę z tym pomóc, o ile macie czarną sakiewkę. Śmiało, kup coś. Trupowi na nic pieniądze. Okej, no to myślę, że do samej Szarej Zatoki wejdziemy w kolejnym odcinku. Sprzedaję przedmioty. Nie muszę. Zobaczmy. Sprzedaj te dwa. Też. Właśnie, kurde, nie, te pierścienie wsadzić. Dobra, czekaj. Posążek Koro. Aha, okej. Okay. A czemu nie mogę tego sprzedać? Dobra, nevermind. Tutaj, akcesoria. Pierścień determinacji, pozwalający wojownikowi czuć się sprawnie w walce. Dobra, to myślę, to damy Braumowi, a ten damy do Ilaoi. Co jest? Ekwipunek. Okej. Okay. Tu, to. Są dwa takie? A proszę, no to wygląda, że tak. Dobra, jako że pewnie za chwilę w cudzysłowie za chwilę Yasuo spotkamy, więc to sobie zostawimy. Zobaczmy, czy on ma faktycznie coś ciekawego.
Posążek niebieskiego płomienia. Za 403. Ostrze Dorama. Proste, solidnie wykonany miecz idealny dla młodych wojowników. Karczemne rozrabiaka. Z doświadczenia wiem, że w RPGach nie opłaca się kupować rzeczy. Więc myślę, że sobie to odpuszczę. To jest jedna z właśnie z rzeczy, których się dowiedziałem. Czy dowiedziałem? Właściwie wiem to z doświadczenia, że jeśli gra się w RPG, nie warto kupować rzeczy. Chyba że są to właśnie na przykład jakieś potki albo jedzenie, to można kupować. Zwykła wędka o średniej wytrzymałości. Okej. To bym sobie wziął akurat, nie? Tak. Dla testu, bo też widziałem, też tam widziałem, że da się kupić, że da się gdzieś wędkować, to właśnie nie wiem, na czym to ma polegać. Ale zobaczę, może się tak, no, naprawdę nie będę kupował żadnego uzbrojenia, ani strojów, bo te dość często po prostu w lepszej ich wersji wypadają tak naprawdę w trakcie gry, albo da się w pewnym momencie gry skraftować najlepsze uzbrojenie, jakie tylko można mieć w grze. Więc raczej nie będę szedł w kupowanie czegokolwiek, ale drogą wyjaśnienia, bo chciałem to powiedzieć wcześniej, ale pewnie to wyciąłem, żeby nie przeszkadzać w trakcie kascenek. To co Malik dostał od GPK, ten wisiorek, miał w sobie taką specjalną substancję, którą z cinematiku Tales of Runeterra po Wyspach Cienia rozlewał ten taki młody chłopak i to jest dokładnie to samo. I ta substancja w jakiś sposób tworzy taką tarczę dookoła osoby, która no w przypadku Malika ma taki wisiorek z nią i wtedy mgła nie jest w stanie wyczuć tej osoby. To jest taka jakby wiecie, nakładacie to i dla czarnej mgły jesteście niewidzialni. W sensie bardziej dla nieumarłych i dusz z mgły, bo na przykład taki treszcz to by was widział tak normalnie, tylko nie byłby w stanie was w ogóle na przykład sięgnąć, trafić na przykład ze swojego haczyka, po prostu nie byłby w stanie wam nic zrobić, nie? No przynajmniej dopóki ta substancja by tam była, bo to oczywiście nie jest wieczne. Co jeszcze tam było takiego? No, Ari wspominałem. Yasuo oczywiście. Pewnie pewnie, jest wiadome z kolejnego cinematika, że Yasuo udał się z Ari do Bilgewater po tym, jak spotkał się z Yone i stoczył z nim tą krótką walkę. I wspólnie we dwóch zabili Azakanę. No, w sumie dobra, no, Yasuo bardziej pomógł ją osłabić na tyle, żeby Yone mógł tamtego demona zapieczętować w masę. Ale jeśli chodzi na przykład o tą akcję z Illaoi i tak dalej, no to nie wiem, czy tam coś faktycznie trzeba dodawać, trafić na ten nasz. Dobra, to będzie póki co ode mnie tyle. 50 niecałe, może nawet ponad 1 minut nagrania. Tak więc ode mnie to będzie tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym, w którym będziemy zwiedzali Szarą Zatokę, ale jeszcze na start. No i to jest kurde tonie. Spodziewałem się walki tam i co i poleczyłem, a teraz tu jest ognisko, przy którym mogłem normalnie odpocząć i zdegradować sobie wszystko za darmo. No ale dobra. Jakbym to wiedział, to bym tego po prostu nie wykorzystywał. Ale okej. Tutaj zgarniemy na szybko jeszcze coś stąd. To dobra. Dobra, czy to się zapisywało tu? Tutaj nie wiem. O proszę, tutaj nie by była rozmowa dostępna, ale chyba. A dobra, jest jednak. No to okej, to ja ją wam pokażę, ale ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Ruined King. Cześć! Cieszysz się letnią bryzą? W zasadzie. Braumowi brakuje mrozu Freljordu. Mrozu? Jak może ci go brakować? Freljord to nieprzyjazna kraina.
ale wola przetrwania łączy jej mieszkańców. Opowiadamy historię przy ognisku i polujemy nocą na elnuki. A Buru? Co was łączy? Matka węży? Morze? Służymy bogini, a ona obdarza nas niekończącym się urodzajem. Jej błogosławieństwa są pyszne. Nic tak nie łączy ludzi jak pyszny posiłek. Pewien potężny wojownik imieniem Olaf pokonał niegdyś lodowego węża i przyrządził z niego gulasz. Cała wioska jadła go długie miesiące. Aż zrobiłam się głodna. Podążaj za głosem brzucha Brauma. Zobaczmy, co się uda znaleźć.